witamy znowu. Proszę Was, na kolejny odcinek z Is Canines PlayStation 4 przy zaporze. Dziś mamy kolejny odcinek z tej serii, która jest naprawdę długa, z tego scenariusza. Dziś mam plan rozbudować po pierwsze mieszkańców, po drugie edukację, no i po trzecie zapewnić im metro. No i oczywiście przy parku bym też posiedział dzisiaj po kręciu, bo nasz park to tak sobie działa, jak sobie działa. Dobra, tak. Jak zrobi się dzień, to Wam pokażę też nowy park, który będziemy budować. Dookoła tej całej tutaj górki będziemy, taki mam pomysł przynajmniej, robić rezerwat przyrody. Ale to jeszcze zaraz chwila i moment. Tak, na pewno metro. Metro to jest to, co bym dzisiaj chciał pójść. Jak tam, czekaj, bo tutaj to wiem, że jest strategicznie. Bardziej mnie interesuje, jak jesteśmy, czy my coś ostatnio, elektrownia słoneczna. Okej, dobra, czyli nic. Czyli 26 tysięcy, aby mieć już teraz coś sensowniejszego. Dobra. Byłoby miło dzisiaj tak, żeby było z 20 tysięcy już na koniec odcinka. Ale dobra. Ale jak to się mówi, no ja nie mam zbytnio tutaj dużo do gadania w tym mieście. Dobra. No tak, po pierwsze, z tego co się domyślam, trzeba im postawić jakąś podstawówkę na taki dobry początek. Więc, proszę bardzo, macie podstawówkę. Po drugie, tych lurków przewspaniałych. Co to ma być? Przepraszam bardzo, co to ma być? Ja ledwo co włączyłem play, a ten już od razu meteor. To jest niesprawiedliwe. Rada kosmiczna, 25 tysięcy. Byłoby miło postawić, bym wiedział, gdzie leci. Chociaż mam dziwne odczucie, że to jest tu. Dobra, to może jednak nasze plany wszystkie szlak pójdzie. Jak walnie gdzieś ten meteor. Dobrze, to nie zmienia faktu, że i tak chcę tutaj stworzyć dzielnicę. Bo wtedy będę wiedzieć, ile tu jest ludzi, ile ludzi... i tak zbyt dużo. I zobaczmy, ile tu ludzi mieszka. Dzieci, populacja, populacja, prawie 10 tysięcy. 77, no prawie 9, okej, 9,5. Okej, leci prosto w... Mogliśmy się spodziewać, że to leci, tak? W sumie. Dobra, rozwaliło nam tu kolejkę. Powiedz nam tylko, czy tego nie dozwoliło. Okej, dobra, jest git, tego nie dozwoliło. Mamy trochę forsy. Co oznacza, że zaraz zobaczycie, co zrobimy. No i tak, ponieważ tutaj, jak widzimy, woda już zrobiła chlub. Ja jestem przygotowany tym razem. Tak, tutaj nam się wszystko fajczy. Niech to rozwaliło na ten budynek. To był mój punkt odniesienia, ale no dobra, niech trudno. Nie ma punktu odniesienia, no to nie ma. I teraz pytania ze 100 punktów. Miejsce jest zajęte jeszcze przez stronę elektrownię. Co tam było gdzieś? Kurde, to tam. Będzie trudno to odbudować tak szybko. No wybórz to. Bo tego już i tak właściwie nie ma. Pytanie, ile potrzebne jest? 72 tysiące. Czy my mamy kredyt z trzeci? Jest. Może nam się uda obejść scenariusz i wybudować tutaj szybko tą tamę. Dobra, tak, ta tama, byłoby miło, gdyby teraz byśmy sobie ją trochę wybudowali inaczej. A mianowicie... Nie. Może rzeczywiście nie kręćmy aż tak bardzo za tym naszym tutaj scenariuszem. I tak, po pierwsze, wyłącz to. To paliło, żeby nie mówić niekulturalnie. To najlepiej byłoby gdzieś tutaj umiejscowić to. Odtąd, tak. A nie, czekaj, co? Tutaj coś jest? Tutaj? A nie, on zaraz zniknie. No dobra, ale to nam daje miejsce mniej więcej, gdzie powinniśmy dać, zakotwiczyć ten bot, tak? No dokładnie, to jest gdzieś tutaj. Czyli w teorii, jeżeli to byśmy zrobili na takim poziomie... O, dobra. To tu będzie git. Tu tą autostradę trzeba byłoby szybko podpiąć. Ja wybaczcie, że ja to robię na pauzie, ale... Taki już niestety jestem podły. Czekaj, tutaj sobie to ulepszmy. Dobra. Tu, ta autostrada też będzie właśnie dojeżdżać. Mówię, że będzie dojeżdżać, to będzie dojeżdżać. O, dokładnie. I tutaj to naprawimy. O, tutaj ta część autostrady jest już zrobiona. Dobra, to dobrze. Tylko tutaj zrzędzi na zbyt stronę zbocze. Okej, dobra, to tak to naprawimy. I tutaj musimy niestety zrobić jeszcze raz. No ale na to akurat całkiem prosto pójdzie. Tu był jakiś zakręcik, tu chyba nie było podłączone po prostu z tym. Tutaj bardziej się martwię tym, że jak tutaj mi teraz to wszystko wyrzuciło, to tutaj
Ogólnie nie jest źle, bo myślałem, że bardziej ta dzielnica będzie poszkodowana. Chociaż wiem, że meteor dopiero ledwo co walnął, więc jeszcze jest siła ta. Dobra, chyba więcej niestety na aktualną chwilę nie odbudujemy. Poza tym, że tak, tą drogę. Czekaj. Mogę, ona była. Nie wiem, jaka ona była. O, czekaj, jak naprawimy ją, to będę wiedzieć, jaka to była droga. Aha, jest pod wodą. Dobra, to tak, to była ta woda. Teraz to widzę. O, jest nasz budynek. Dobra, to obok budynku zaraz to sobie postawimy. I skoro tu jest nasz budynek, to tu trzeba zrobić miejsce, żeby mógł się odbudować. Dobra. Gitara się ma. I stąd, tutaj, będzie dojazd autostradowy. Okej. Okay. Powiem wam, że naprawdę całkiem nieźle nam to idzie. Tak, ścieżka, to ona tutaj jakoś musi podjechać. Ale dobrze, że elektrownia została. W sensie, że ją odbudowaliśmy, tak w miarę szybko nam się udało odbudować. Czekaj. Czy to się tu uda zrobić? Nie, to się nie uda, bo to jest do naprawienia. Trzeba najpierw trochę naprawić, dopiero później będzie można z nim tutaj negocjować. Czekaj, tak, to wybórz, bo to jest częścią starej konstrukcji, a starej konstrukcji naprawienie na nowe konstrukcje nie jest takie łatwe zazwyczaj. Okej, okay, dobra, nie tutaj. To zjedziesz sobie tutaj do tego. Poczekaj. Tutaj będziesz jeszcze na takim lekkim podniesieniu, a tutaj dojedziesz do tych państwa, dobra. I teraz się ma. Ludzie. Ludzie, tutaj miał być handel, tu będzie handel. Jak był, tak będzie. Jak było, tak będzie i zawsze i wszędzie. Ciach, 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 ciach i ciach. Okej. Okay. To też, okej. Okay. Myślałem, że to jakiś budynek był, ale dobra. Nie było budynku, to nie ma sprawy. Tutaj jest pompownia, dobra, to z tym trzeba będzie bardziej pogadać. Dalej, co do naszego prądu, bo zaraz nam tutaj... To, że będzie go mało, to jest pikuś. Gorzej z tym, że nie będzie połączenia pomiędzy tymi częściami miasta teraz. Dobra, to tak. Aby prąd działał, to sobie tutaj podłączmy prąd. Dobra. Tutaj się wszyscy są popodłączani, więc w teorii, w czystej teorii mogę włączyć play. A, nie, czekaj, jeszcze woda. Tak, dokładnie. Rozwaliło tutaj rurę z wodą. Ale dobra, jak to podłączymy, to już powinno być dobrze. Chyba, że ci nie są podłączeni tutaj, dobra, nie są podłączeni. No dobra. Ale macie teraz podłączenie. Jedna pompownia psiadła, to wiem. Ale ci tutaj już, no właśnie, helikopter leci. Byłoby miło, gdyby poleciał do kręgielni, leci. Jakby tu ktoś poleciał. Ale dobra, na razie tego nie lećcie, na razie mi tutaj się zajmujecie miastem. Tak, z tego co widzę, tutaj jeszcze zrobię jakąś wyrwę. To sobie wyrównajmy, aby to było tak, jak to było. Dobra. No dobra, no i powolutku, teoretycznie nawet, nie powinno być aż tak tutaj to źle, przez to, że bardzo szybko zareagowano tą całą sytuację. Okej. Okay. Wydaje mi się, że tutaj naszego budynku już nie ma. Więc możemy sobie postawić nasz nowy budynek, z tym, że ci się fajczą, ale i tak podjeżdżają tutaj, dobra. Czy jakaś straż pożarna by tu podjechała? Bo ten budynek... Szybko... Czekaj, gdzie tu jest najbliższa straż pożarna? Chwila! Uno momento! O Boże... O Boże... dobra, macie tutaj fire station. Zapomniałem, że tu nie ma żadnej stacji pożarowej. W sensie, no wiecie, o co mi chodzi. A to trochę może być problematyczne. Dobra. Tu ten słup to się nie może zacząć palić. Bez przesady. Bez przesady, bez przesady. Dobra, no i tutaj, jeżeli to przejdziesz nad tym wszystkim... O, poczekaj. Dobra. I później tu. I będzie świetnie. Dobra. Tutaj rozwaliło też linię autobusową, ale to jest chyba kwestia czasu. Jak tutaj te przystanki się ponaprawiają wkrótce. A to można przestawić. Jeżeli tu nie ma już wody, to mogę to naprawić. Mogę naprawić, świetnie. Ciach i ciach. I teoretycznie powoli ruch będzie już znawiany. Dobra, czy tu by ktoś mógł podjechać? Halo, serio. Budynek płonie. Jak to ktoś pięknie napisał. Wagoniki jadą. A budynek płonie. Dobra, czy wy w ogóle wysłaliście... Aha, bo macie 25 wozów i wysłaliście 3. O, pojechał jakiś. Gdzie jedziesz, panie kolego?
Przystanek kolei linowej. No dobra, to jeżeli mi to ugasisz, to będę zadowolony. Jeżeli mi tego nie ugasisz, to nie będę zadowolony. Dawaj, dawaj, jedź, 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 jedź. Szybko, ugaś to, ugaś to, ugaś to. Nie, dzisiejszy odcinek miał zupełnie inaczej wyglądać. Jak ktoś tego jeszcze nie zauważył, no to widzi. Dobra, agenci. Czekajcie, podejrzyjmy sobie to od dołu. Wyszli agenci, no może nie tym. Dziadek. Dziadek nie takie rzeczy już widział. Okej, okay, dobra, ten pan przyszedł przez ścianę, ja też tak chcę. Czemu ja nie mogę też przejść przez ścianę, dobra. Idzie Gostek. Gostek zniknął. Czyli znowu przez kolejną ścianę. Tutaj się fajczy to. O, kolejne! I co, on się robić psi-psi? No, dobym psi-psi. I ugaszony. Dobra. Wow, 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 wow! Chwila, nie, to jest piękna miniaturka. Ty tak się gasi. Ludzie, a nie tak się gasi. Podjeżdżają miliony, setki wszystkiego tego tutaj. A, i brakuje wody wszystkim. Tak, bo tego nie podłączyliśmy jeszcze. Czy to jest o coś innego im chodzi? Nie, to o to chyba chodzi. Chyba, że chodzi... Nie, prąd też już mamy. Czekaj, jeżeli chcesz mi, że to już produkuje... Nie, to nie produkuje jeszcze prądu. To jest to. Przenieść budynek. No tak, tego nie można zrobić. To było do przewidzenia. Dobra, nasza kolejka linowa trochę się podpaliła, ale żyje. To jest najważniejsze. Mniej dobra wiadomość jest ta, że nie mogę tego tak po prostu podłączyć. Dobra, to poczekaj. Wybórzmy tu kawałek tego, bo to jednak chciałbym, żeby tak było po prostu podłączone. I wybórz tak wyszło. Dobra, to wybórz i stąd tu był po prostu ostry zakręć. O, dokładnie. No, powiem wam, że taki trochę podpalone to, ale działa to działa, tak. Właśnie, nasze bulwary trzeba było trochę naprawić też. W sensie to tutaj jakby się przyciągnęło. Nie ma brzegu, jasne, 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 nie ma brzegu. Ja ci mam uwierzyć. Dobra, widzę, że tutaj woda się jeszcze... No tak, bo tu w sumie jeszcze się woda może odbijać po tym. Tak jakieś tam fałdy czy coś do góry pójść w lewo czy w prawo, ale ogólnie nie powinno być jeszcze aż tak tragicznie. Dobra, ludkowie tutaj się powoli budują. Śmieci oczywiście zrzędzą, no. Tak dla odmiany. Na śmieci zrzędzą. Dobra, co do śmieci trochę wam nie mogę zbyt dużo dać. Ale przemysł to bardziej mogę wam dać. No, to tak, ponieważ tamci się na razie jeszcze gaszą i robią wszystko, co mogą. Więc in the meantime, jak to się pięknie po angielsku mówi, ja się zajmę naszym popytami, czyli przemysłem. Dobra, i stąd... Mówię tak, tamci się palą, a ja tutaj sobie robię przemysł. Dobra, co nie? No, dokładnie. Tak to się robi. Dobra, i teraz tak, wyłącz linie pomocnicze. Ogólnie nie wiem, czy ktoś wie, tylko tak wam powiem. Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie lub pod Warszawą, no to raczej jest pod Warszawą. Jeżeli ktoś mi będzie próbował wcisnąć, że Warsaw, tak, Expo to jest Warszawa, to ja mu wcisnę jakiś jeszcze inny kit, nie wiem jaki, ale coś innego będę mu próbował wcisnąć, bo to nie jest Warszawa, to jest daleko od Warszawy. Tam siak, właśnie w najbliższym czasie będą tam organizowane targi elektroniki, więc... Zapraszam chętnie. Ja tam będę, ale ja tam będę tak sobie prywatnie, więc wy tam mnie nie zobaczycie, jeżeli nawet byście byli. No chyba, że ktoś mnie bardziej kojarzy. Ale tak czy siak, ja tam prawdopodobnie się pojawię, więc... Więc, no, jakbyście chcieli wiedzieć, to proszę pozwolić. Dobrze, mi chodziło bardziej o te śmieci. No, postawmy sobie, że jeszcze tutaj jest jakiś ten jeden i może to coś wam da, nie wiem. Bo ja wiem, jak z tymi śmiećmi tutaj jest. O, jest do odbudowy, jest, świetnie. Dobra, trochę tamę nam przelewa. Nawet nie tak, to trochę przelewa. Ajajaj. Ajajaj. Ale ta nasze to jedzie, jedzie, jedzie nawet pod wodą. Wraca do stacji. A wy gdzie jedziecie? Bo wy widzę, że gdzieś jedziecie. Aha, jedziecie wszyscy przez ten dołek, gdzie teraz tutaj się woda wylewa. Dobra, miejmy nadzieję, że nam tutaj miasto nie zaleje. To jest mało realne, że nam nie zaleje miasta, ale miejmy nadzieję. No a tak, tu powoli się wszystko odbudowuje. Co ważniejsze, komunikacja jest odbudowana, dosyć szybko została, więc wszystko tutaj działa ogólnie. No to tak, poczekaj, to wybórz, bo to tak nie ma wyglądać. I daj to stąd tutaj, jakby poszło dalej, to byłoby miło. Okej. Okay. Dobra, na razie dotąd dojedziesz i będzie świetnie. Okej. Okay. Czy
Teraz jakoś tu będą. W ogóle helikoptery tam latają jeszcze gdzieś? Tak, tutaj wszyscy jeżdżą z tego co widzę. Wszyscy z każdego miejsca, nawet jak coś ludzie idą. O. Dobra, no i dużo komunikacji, to tak. To tak zawsze akurat było. Na ten autobus zawsze dużo ludzi czeka na przykład. To jest ciekawe. A ja zmniejszymka na niego popyt jest tutaj. Tak. Stwierdziłem, nie no teraz też nie będzie ludzi korzystać jak mają inną komunikację. A tu nie ma tak łatwo. Dobra. Tu się to wszystko mniej więcej dobrze leci. Ogólnie miasto to tak zbytnio nie ucierpiało, bym powiedział. Nawet po część miasta to pewnie nawet nie zauważyli, że cokolwiek się wydarzyło w tej drugiej części miasta. Gorzej jest tym, że tutaj ta woda wylewa się, ale przez te nasze tutaj takie zaporowe wały, to proszę was, tu żadna fala nie przeleci. Nie ma bata. No da, tutaj trochę się próbuje to wylać. Ale tu nie ma jak. Tu nie ma jak przez takie wielkie wały przebić się. Po prostu nie da się. Dobra, okej. Tutaj już wchodzisz w to. Bo jak najdalej chcę oczywiście to zrobić, nie? Okej, to jest chyba jak najdalej się da. No i całkiem zacznie wygląda. Tak, teraz będzie można po drugiej stronie się zacząć też budować z naszym handlem i tak dalej. Dobra, ludzie się chcą budować. To jest rzecz, którą widzę aktualnie. Ojejku. To mnie zaraz udusi. Nie dam się tak łatwo. Mamy tą forsę też z tego kredytu, więc może jeszcze budować metro czy coś, bo metro, mimo tego, że można bardzo wcześnie budować, jak na przykład w SimCity nie mogłeś go nigdy budować, ale tak czy siak, możesz całkiem wcześnie zacząć budować już metro, gorzej jest z tym, że nawet jak je zbudujesz, to ty go zbyt dużo nie wybudujesz, bo nie masz forsy na początku tyle. No może na początku masz 60 tysięcy, ale umówmy się, te 60 tysięcy jest do innych celów. To jest do celów założenia miasta, a nie do budowy metra. No tak, tu wyrzućmy oczywiście to. Jakiś hałas tam niby próbują nam symulować, że tutaj jest. Chociaż tutaj w sumie i może być w pewnych miejscach, ale no, tym się za chwilę zajmę. Tutaj tak i tutaj od razu wrzucamy, po pierwsze, szkołę średnią. No to do tej strony. I szkołę tą społeczną, aspołeczną. Ja już wychodzę z swoją wyobraźnią o krok dalej. Dobra, no i tak, i tutaj rządzili na chaos. Dobra, to skoro tutaj jeszcze jest hałas, no to tutaj będą dura. Akurat tutaj to się aż dziwię, że tutaj się nie pobudowali, bo tutaj to faktycznie jest głośno, może być, więc to będzie tak. Dobra, no i tu tak, i tutaj, no dobra, tutaj też możemy czytać biura. Ale poza tym sądzę, że już nie powinniście zrzędzić. Tu wam mogę dać parę biurek, niech się pobudują. I tutaj również. W sumie tutaj też nawet. Parę biurek możecie tutaj wmontować. O kurz, właśnie. To jest takie właśnie mało fajne trochę u mnie, jak przejeżdża coś większego i mi się ziemia trzęsie. To jest tak trzęsienie ziemi, tylko w Polsce to jest trochę takie... To jest takie trochę nierealne, ale no... Ale jednak realne. Dobra, czekaj. Tu sobie zmienię dojazd i proszę bardzo, teraz się ma. Tak, powinno to być zrobione w odwrotny sposób. Okej, okay, bardzo ciekawy zakręcik, ale działa to działa. Świateł tutaj nie ma, nie ma świateł. I tutaj sobie ludkowie pochodzą, dobra. Jak tam jesteśmy z czasem, nie jest całkiem źle, jak na to, że nam przed chwilą meteor sieknął. Jak tam miasto? Przechodzi fala, ale bez żadnych problemów. Gorzej jest tym, że tutaj dalej się zacznie już wylewać. Miejmy nadzieję, że aż tak bardzo nas nie zaleje. No i tutaj jest już całkiem dobrze. To nie produkuje nam żadnego... No widzimy tego. Ale nas z tym chyba nic nie mogę na razie zrobić. Mogę tylko tu wyrównać trochę teren. I liczyć na to, że może kiedyś tam wyleci woda. Ale tutaj nie o to mi akurat teraz chodziło. Chodziło o to, żeby to działało. Dobra, no i tak, tutaj tam autostradę trzeba trochę przerobić. To może nie zabrzmiało dobrze przerobić, ale to tak nie może wyglądać jak wygląda. No ma to może tak nawet. Ponieważ tutaj... O, zróbmy sobie. Musi ta autostrada trochę wykręcać, a nie, że jest 90 stopni. Bo jak jest 90 stopni, to wszyscy wiemy. Jak się jedzie, no się nie jedzie tak właściwie. Się z tym zrobię.
Dobra, tak, tutaj jest trochę może przyostry. Zbyt mała odległość. Nie wiem, jak to mam zrobić według ciebie. Dobra, tak, tutaj sobie to wyrównajmy trochę ten teren jeszcze. Tu, bo tu jest ogólnie dosyć duża ta górka też, dlatego to tak u mnie trudno idzie. Słuchaj, no jeden odcinek nagrywam w aktualnym momencie, tylko dlatego, ponieważ później będę robić dalej politykę. Bo już teraz to się zajmuje głównie tylko i wyłącznie polityką, dlatego widzicie, jak dużo odcinków ostatnio się pojawia. Nie, ale akurat serio, teraz się zajmuję polityką, żeby ją skończyć. Żebyście ją mieli po świętach, bo do świąt to na pewno... Do świąt to nie chcę tego po prostu wrzucać. Po świętach się pojawi, będziecie mogli ją obejrzeć. I prawdopodobnie nawet będą dwa odcinki od razu polityki. Kolejny będzie za tydzień. Po pojawieniu się tej najbliższej polityki. Więc będzie się działo, jeżeli chodzi o politykę. Jak się pojawi, to wam powiem, co się będzie działo, ale póki co mogę wam tylko powiedzieć, że jest już w toku budowy, bo muszę to zrobić, bo to jest zbyt długo czeka już na to, żeby się pojawiło. Bardzo długo czeka. Dobra, ale tak jak mówiłem, dziś się zajmiemy nie moim gadaniem o tym, jak beznadziejnie jest na świecie. To też jest akurat czasami dobre, ale może nie zawsze. Zobaczmy, jak nasze bambaje wyglądają. Chyba mam dziwne czucie, że jest ich za mało na linii. Bo jak tu widzę 59, a tu widzę 80 osób, to mi się otwiera nóż. Na tej linii, w niektórych miejscach również może jest mało miejsca. Co to za miejsce? Aha. Okej, dobra. I tutaj jest jakieś jeszcze dziwne miejsce. A, no widzicie, trzeba zwiększyć tutaj do 200% nakład, bo to jest kompletnie przyduży. A, i tu są tylko dwie linie bambajowe, okej, dobra. Dwie linie, które przejeżdżają przez jeden most. Dobra, no to nie jest aż tak źle. Bardziej moje pytanie jest, czemu ty stoisz? Okej, co jest? A, tu jest przystanek? Nie, no a widzę, no chyba coś ci się pomyliło. Tu nie może być przystanku. Przystanek będziesz mieć tu, a ty będziesz mieć tu. Bo tak to będzie się zatrzymywać przed zakrętem. Natomiast ten drugi przystanek wam możemy tutaj przerzucić. Można trochę wyżej, bo jak będziesz tutaj na dole, to wiadomo jak będzie. Ale nie, ten przystanek tutaj... A, bo tu jest w sumie za chwilę kolejny. No bo to nie, to jednak przerzućmy tutaj na dół. Ale nie, tu go nie może być. Bo tutaj to będą się robić, o właśnie, jak widzimy, takie cuda. Dobra, tak jak mówiłem, metro. Metro jest nam potrzebne nie dlatego, że chcę budować metro. Skądże znowu. Metro jest po to, żeby podłączyć to, co jest tutaj na dole. W ogóle jak ta woda przeszła? Całkiem gitowo. Tylko po to, żeby połączyć to, co jest tutaj na dole. No, widzimy, jak tutaj to jest. Tragicznie to jest. Z tym, co jest tutaj na górze. No i z tą częścią, której tutaj teoretycznie ten prom pływa i w teorii powinien płynie promik. I może teoretycznie... No, wiemy, jak to wygląda. Dobra, tutaj macie jakiś problem ze ściekami. Okej, bo jest problem ze ściekami, że faktycznie. Dobra, ścieki wyrzucamy sobie tutaj, to wyrzućmy jeszcze tutaj, podrzućmy. Może być w sumie teraz po drugiej stronie. Czemu by nie? Jak już brudzić to z dwóch stron naraz. Tak, i ten syf tam płynie dalej, ale do naszego miasta nie może dopłynąć. Tu z fajnego był jakiś, widzieliście taki bug trochę widokowy. Dobra, a wy tu nie macie po prostu podłączenia. Dobra. Dobra, ścieki zaraz się do was podłączą, spokojnie, o to się nie bójcie. Tu wam możemy zrobić podłączenie póki co. Takie drugie. No, jak mówiłem, metro. Metro. Aby metro dobrze działało, ważne byłoby, żeby było. Przy miejscach ważnych i ważniejszych. Bo tak, jest pomysł taki wstępny, żeby puścić tu na górę metro. Ale... No, tutaj akurat ta stacja jest dosyć dobrym pomysłem, żeby ją wstawić. Ale ze względów oczywistych i logistycznych i jak to metro tak właściwie by miało stąd zjechać tutaj w dół. No, no widzimy jak to jest. Tak tego nie można wypuścić nigdy, bo jest po prostu zbyt prosto. Musiałoby robić jakieś alpejskie kombinacje, więc na razie pozostajemy przy tej kolejce. Ale na razie tylko. Bo stację sobie postawimy, gdzieś będzie tutaj prawdopodobnie. Później sobie wjedziesz tutaj. Poczekaj, tak jak już tutaj puszczamy, to tu byłoby dobrze, żeby w ogóle w żaden sposób budować. Tak coś nie za bardzo.
Ciekawe, ciekawe. Czy właśnie mało ciekawe. Okej. Okay. Tak, jakbyśmy zrobili tutaj taki zakręcik. Też się nie da. No tutaj to w tym kierunku to chyba nigdy się nie uda. O, no. Ale to jest bardzo ostry zakręt. No dobra, to powiedzmy, że z tego miejsca będziesz tutaj zjeżdżać. Ło. Zawsze nas wyrzuca, kiedy zaczynamy budować coś pierwszego. Wydajcie, oczywiście dopiero tak się zaczęło robić. O, i tutaj sobie powoli dokładnie zjedziesz w dół. Później stąd dojedziesz sobie tutaj całkiem pięknie. To jest z prądem rzecz kurczę. Co do prądu, jest problem taki, że nie ma elektrowni jednej. I ta elektrownia nie ma zamiaru się włączyć. Like nie. Like, bo po co? No dobra, no to skoro ta elektrownia nie chce się włączyć, to jesteśmy zmuszeni do postawienia nowej elektrowni. I to byłoby dobre, gdyby to była ta elektrownia. Czy ja to zastanawiam za jakiś wzrost za wyburzenie tej elektrowni, bo byłoby naprawdę bardzo miło. Dobra, jakby też mamy jeszcze kredyt. Nie dostałem nic za wyburzenie tej elektrowni. Ja mam tylko opcję zapłać. Dobra, trudno. Mamy 90 tysięcy. Dobra, czy to będzie już git i będziecie przy zachwyceniu, jeżeli tak to zrobimy. Ciach, ciach, ciach. Co jest z prądem? Postawiliśmy nową elektrownię, która rozwija o kupę więcej. Bo mniej to ja nie chcę schodzić, bo ja wiem jak tutaj w tym mieście to jest akurat. Mam prądożerność na podwyższonym ryzyku. Dobrze, przez to nie możemy budować dalej metra. Ale jak już włączymy tą nitkę metra, to już będzie naprawdę całkiem nieźle. Więc o wilku mowa. Nasze metra włączamy. Jedziesz tu, jedziesz tu. I później zaczniemy dalej myśleć o tym, jak będziesz jechać dalej. Na razie do tej części, później stąd to będziesz jakoś zawracać jechać tędy. Tak, tu będą dwie linie. Jedna linia będzie się ciągnąć tutaj wedle tego wału. Raz po jednej, albo takie nawet kółko będzie robić. Już tutaj to by w sumie nawet jedna szynówka byłaby dobra. No dobra, to tutaj akurat będzie dobrze, że jak będzie jedno podłączenie. Natomiast stąd zrobimy sobie dojazd do tego miejsca. Tu będzie metro i metro. I ta linia tu sobie gdzieś jeszcze skręci. Później przez ten przemysł przejedzie tutaj, nie wiem, jakoś tu. I tutaj stąd będzie tutaj też dojeżdżać, bo nie wiem, albo po prostu by dojechała tutaj. Albo i tak. Dobra, tak czy siak, na razie nie ma pieniędzy, na razie nawet na nowe. Cokolwiek. Okej, okay, jednak jest za mało forsy. No wiedziałem, że 90% to nawet 90% to jest przymało, dlatego tej części miasta. Dobra, 29 minuta odcinka. Co oznacza, że zostało nam teoretycznie 0, ale tak naprawdę jeszcze mamy 10 minut. Aby dobrze skończyć ten odcinek. Chciałem do 20 tysięcy dzisiaj dojść, pamiętacie, jak mówiłem na początku odcinka. Teraz wiem, że to jest trochę mało realne po tym, co się wydarzyło dzisiaj w mieście. Dobra. No tak, dalej sobie pojedziemy. Włączył, ale chyba widzę, że tego nie uda ci się zrobić. Dobra. To tak, zróbmy to, czekaj. Wyłącz linie pomocnicze. I daj to stąd. I stąd, dobra. No i tu teoretycznie dałoby się, tu teoretycznie powinna być taka trochę większa droga. O, dokładnie. Wyłączyć oczywiście światła, bo światło to zło. I od tej większej drogi ona by sobie tutaj jechała dalej prosto. Na razie tak tutaj prosto, prosto. I ta droga by do niej dojeżdżała. No dobra, na razie zrobimy sobie to w ten sposób, taki bardzo taki, no taki. I stąd będziesz jechać dalej. I tu, dzięki czemu teraz bombowaj tutaj przestawimy. No wy tutaj, żebyście się podłączyli, to nie wiem, co by musiało się wydarzyć, bo tutaj to w sumie tak rzeczywiście jest trochę stromo, więc damy wam tutaj gruntową drogę. Dobra, stąd tu. Stąd będziesz dojeżdżać również jakoś tutaj wysoko. Później tutaj się podłączysz. I później tutaj. Dotąd. Dobra, to wyłączone, to wyłączone. I stąd, czekaj. Ciach. Dobra, i tu będą nasi ludzie się dalej budować. Okej. Okay. No i tak jak mówi, tak jak już tutaj to jest tak wyrzucone,
też tutaj prosi, żeby dać taką mocną sprawę. O, dokładnie. I nasz Bambaj tu będzie teraz skręcać. Tak, on tu ma teraz turystyczne przystanki. I ten przynajmniej tutaj chodzi teoretycznie. Nie, on. Zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jak on tutaj będzie. Nie, ten Bambaj tutaj nie będzie się zatrzymywać. Tak samo ty się tu nie będziesz zatrzymywać. O, dokładnie, już zobaczcie, go samego przerzuciło. Czyli wiesz, że to jest ta trasa, którą ja chciałem, żeby teraz jechał. Okej, okay, i tu widzę, że się zbiły światła jeszcze. Dobra. Tu się nie... tutaj już wyłączymy. Dobra, no i tak, i tu jest całkiem dobrze, ta linia się już przerzuciła. Teraz trzeba zrobić to samo z tą drugą linią. Ta ma jeden przystanek tutaj. Nie, jednak nie ma jednego przystanku, tutaj ma jeszcze. Ej, przecież wyrzuciłem też tą linię, a ta linia akurat tutaj ma być. Dobra. Okej, dobra, no to tu jest już całkiem dobrze. Teraz tak, ta linia tutaj skręca. Więc w teorii będzie mieć kolejny przystanek tutaj. I kolejny, nie, kolejnego tutaj. A, to tak, to może po prostu przerzućmy tutaj. Będzie dobrze. I tu będziesz mieć jeszcze jeden przystanek. Tak, dla niepoznaki, bo tutaj też mogą jacyś ludzie się pojawiać. O, dobra. No, i oni tutaj się będą powolutku budować. Edukacja to edukacja, tym się nigdy nie zajmiemy, tak jak w realiach. W ogóle możecie napisać w komentarzach, bo jestem tego pewien. Po pierwsze, możecie napisać to, bo wiem, że część z was chodzi cały czas do szkoły. To czy wasza szkoła strajkuje? Taką sobie zrobię tutaj wewnętrzną ankietę. Czy wy tam strajkujecie? Bo, znaczy nie, ankiety nie będę robić w komentarzach, jak ktoś chce, żeby nie było. Ale jestem naprawdę ciekawy, bo z tego co słyszałem, to podobno mało strajkuje i to jest mniejszość, ale z moich wszystkich znajomych to wszyscy strajkują. Więc no, zobaczymy. Zobaczymy, co wyjdzie. Dobra. Tak. To tutaj ta linia będzie później tędy wracać. No i tak jak tutaj mówiłem, tu sobie trochę zrobimy zakręcik. No i teraz tak, pytanie za 100 punktów, czy tutaj mi się uda przycisnąć? Nie uda mi się przycisnąć. Bo tu jest ta woda i tutaj nie mogę z tym nic zbytnio zrobić. No, a czekaj, zmniejszmy tutaj do tego najmniejszego. Okej, jest opcja ulepsza przecież. O, dokładnie. Trochę nam tutaj woda eksploduje zaraz, ale nie o to mi tutaj chodzi. Chodzi mi o to, żeby dało się puścić metro pod tym. Później możemy to już zapredytować do tego, co było przed chwilą, tak? Czekaj, co? Nie mogę bardziej? Mogę, no. Dobra, no i stąd przejedziesz sobie spokojnie. I tu oczywiście funduszy zacznie brakować. A nie, nie możemy przyspieszyć czasu nawet. No tak, zapomniałem, to jest scenariusz. 7000, dobra, poczekaj na tych 7000 i teraz skończymy odcinek, bo też chciałbym, żeby nie był aż tak długi, żebym go wylądował przed obiadem. Znaczy, żebym włączył lądowanie podczas obiadu, bo wtedy najlepiej śpi, nie wiadomo. Kto wrzuci później ten odcinek ostatnio jest u mnie. Dobra, teoretycznie ten wał można już z... Wie co? Nie będzie się dało zabrać do tego. Okej, okay, dobra, nie. Nie, to nie. To jednak rzeczywiście jest jakiś tutaj problem większy. Dobra, ale ogólnie ludzie na popyt jest dobrze wykorzystywany. Zaprawdę edukacja nie jest najlepiej wykorzystywana, ale edukacja to edukacja, tak z nimi się nigdy nie dogadacie. Tutaj jest już całkiem dobrze na tej linii. To jest dobra wiadomość. A jak jest na tej linii wewnętrznej? Tutaj co jedzie? Okej, okay, dobra. No można by upuścić jeszcze z te 7, niech wam będzie bombajów. Bo widzę, że i tak jest dosyć nieciekawie tutaj z tym. No, mamy 7000, więc teoretycznie możemy zacząć już kręcić dalej tym naszym metrem. Dobra, tu dotąd i tu jeszcze 1400 i mamy linię. Mamy przejazd przez rzekę. To jest akurat dosyć dobre. Zaraz zobaczymy, ile już ludzi kosztuje z metra, bo jestem przekonany, że to nie jest jedna osoba, tylko stadami już ludzie korzystają, bo jak tutaj jest... Po pierwsze, łatwy dojazd na górę. No bo nie ukrywajmy, to jest naprawdę genialny podjazd na górę. A, tak, nie włączyliśmy tego. No to za chwilę będzie genialny podjazd. Aha, czyli oni tutaj jeszcze wszyscy musieli wchodzić do tego. No, no to zobaczcie, już są chętni. No to widzimy, że... No jako tako, dobra.
No i zobaczmy jak tam. Linia meta, mało. Może tego, że to było wyłączone, pewnie tak. Bo nie uwierzę, żeby tak mało ludzi korzystało z meta. Naprawdę, ja w to nie uwierzę. To jest po prostu kwestia czasu, że się przyzwyczają do tego, że jest nowa opcja połączenia i że trzeba z niej korzystać. Tak, to pewnie o to chodzi. Dobra, tutaj pojedzie jeszcze autobus. Tutaj. No tu jest w ogóle jakieś wysypisko, tutaj się jeszcze opróżnia, ciekawe. Tego powiem szczerze, że już nie pamiętałem. I tu będziecie mieli pod tą stację metra podjazd. Ja mam tutaj ten autobus też podobno jeździe. O, jedzie gdzieś do góry. Tu przejeżdżasz, tutaj. Tutaj ta linia, o dokładnie ta. Będziesz sobie podjeżdżać pod tą stację metra. Tak, bo czemu by nie? I natomiast tutaj, z tego co wiem, o dokładnie. To trzeba było przekręcić trochę to i żeby jeździło to trochę dalej. A nie, właściwie nawet nie trzeba aż tak dużo kręcić, bo wystarczy, że zrobimy, aby ty miał tutaj jeszcze przystanek. Później wjeżdżasz tutaj do tej dzielnicy, tak? No mniej więcej. Później stąd wracasz znowu tędy. Nie, 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 tutaj aż tak nie będziesz się kręcić. I później już dużą drogą sobie dojedziesz tego. O, o, nasz park bił poziom czwarty. Tego się nie spodziewałem, powiem wam szczerze, bo on tak dojdę. Ja wiem, że ja tam mówiłem jakieś 5 minut temu, że już kończymy. No, prawie 5 minut minęło. Ale spokojnie. Dobrze, to postawmy to ten nasz nowy park tutaj. Nasz park dorzucił, czyli w sensie plac zabaw. Plac zabaw jest fajny. No jednak każdy by wolał mieć w swoim parku plac zabaw, no bo wiemy kto najczęściej, kto najwięcej ma czasu, żeby chodzić do parków na przykład. No dzieci. Dorośli mają mniej czasu, żeby chodzić tam, więc. Więc taki plac zabaw to zawsze dobra pokusa. No i jak sama. Jak możecie domyślać, zysk. No tutaj sobie jeszcze postawimy z jeden. Okej, no i na razie dosyć już i tak dużo ich postawiliśmy. Dobra, aby pięknie zakończyć dzisiejszy odcinek, bym jeszcze postawił jedną stację metra, bo coś mi się tu nie podoba, że tak mało ludzi z tego korzysta. No, już jest jakieś 67 osób, no. Jadą stąd, tu i tu i do góry, no wiedziałem, że do góry. Tak, zobaczmy czy tutaj już jakoś to pokazuje sensownie. A, na pewno ten gościu sensownie nie jechał, ale dobra, to jest mniejsza z tym. No nie wiem, nie widzę jeszcze jakichś tutaj dużych tłumów. Ale to może chwilowe. To pewnie raczej chwilowe. Dobra, natomiast tak, czy tutaj, bo ja pamiętam, że tutaj puściliśmy autobus, co nie? O, dokładnie, jeździć sobie ten autobusik. No i ten autobusik byłoby bardzo przemiło, gdyby on sobie jakoś, nie wiem jeszcze jak, podjeżdżał sobie tutaj na górę. Tak, tutaj na górę. O, tu sobie dajmy ci przystanek aktualnie. A domyślam się, że turyści i tak tutaj są. Chociaż parę ścieżek się rozwaliło, które za chwilę tutaj wam dorzucimy. Ale to wam na pewno będzie na plus. O, słyszę, ktoś już do mnie idzie, to zaraz będę mieć pewnie problem i koniec i w ogóle będzie happening. Wyrzućmy właściwie. Co ja chciałem zbić? A, chciałem zbić im tutaj ścieżki. Dobra, to zróbmy te ścieżki i kończę, bo jak zawsze się czas skończy. Podobno mam ścieżkę wyłączę. A, to jest do naprawienia. No, to dobrze, to jedna ścieżka do naprawienia. A nie, jednak nie da się jej naprawić. Dobra, zbyt tam zbocze stwierdziła. A tak po zaście dało się zrobić, no. No, no, no. No, no, no. Widzicie, macie. Macie, i co mi tu ma do dzieci, że nie da się, jak da się. No, tak samo tu by się dało. O, dokładnie, trzeba tylko trochę pokręcić. Dobra, no te ścieżki są strome, tak, ale to takie życie. Dobra, tak jak mówiłem, tutaj, stąd. Sobie puścimy, aby to podjeżdżało. Do tego przemysłu już nie będziemy puszczać tutaj. Co nie? No nie będziemy puszczać. Tu wyjdziesz jeszcze w kawałek tej części mieszkalnej. No powiedzmy gdzieś tutaj. O, dokładnie. No i stąd to będziesz już tutaj na górę jechać. I tu nie wiem właśnie jak to zrobić, bo tutaj albo nie. Tu puśćmy, żeby to jechało. Tak. To nie, ta linia będzie jechać od razu tu. Tutaj, nie wiem jeszcze do której części tej dzielnicy. A byłoby dobrze, gdyby dojechał po prostu gdzieś tutaj. Ale to będzie gdzieś tam jechać. A przyciągniemy sobie naszą linię metra.
żeby jechało to dalej. W ogóle ta karciana, ten kolor tej linii mety, zaraz zmienimy ten kolor, bo ja go tutaj nie widzę wtedy w ogóle. Okej, linie meta, kolor, no żebym widział coś tutaj. No i jak tam z linii meta korzystają? Całkiem zacnie. Możemy postawić ostatnią na dzisiaj stację. Ta stacja będzie umiejscowiona tutaj, no. Nie kręćmy zbyt dużo. Postawimy ją sobie gdzieś tu, bo tu będę mieć prosty dojazd. I teraz po prostu jest prosty dojazd. Potrzebujemy raptem 19 tysięcy, no to wystarczy teoretycznie jeden tydzień, tak? Teoretycznie. Tak, to możemy podciągnąć. To możemy też w sumie podciągnąć, jeżeli chodzi. Nie możemy wziąć żadnej pożyczki, więc miejmy nadzieję, że żaden meteor w nasze miasto aktualnie nie wyleci. No i dokończymy sobie tą część tej linii metra i kończymy dzisiejszy odcinek już tak. Całkowicie. W ogóle zerknijmy sobie, czy jakieś mamy zniszczenie faktycznie. Nie widzę nic. Szczególnie nie widzę już jakichś zniszczeń. No, tam się jeszcze woda kotłuje i dlatego pociągi żadne nie jeżdżą, ale to akurat nas mało teraz interesuje. Wy nie macie wody, dobra, to mnie bardziej interesuje. I to akurat ci ważni nie mają wody. Dobra. No i jakby coś, to tylko takie już elektrownie stajemy. Bo one najwięcej i sensownie dają nam tutaj prądu. Dobra. Bardzo, macie problem ze śmieciami. Wszyscy mają problem ze śmieciami w tym mieście. Akurat na to już nie zwracamy teraz jakoś zbyt dużo uwagi. Dobra, tutaj macie jeszcze, bo tu widzę, że ludzie budują. No prawie do 20 tysięcy dojechaliśmy w dzisiejszym odcinku, powiem tak, prawie. A widzisz, no... Prawie ci się udało. Prawie. Ale prawie robi dużą różnicę. Może po prostu będzie głębiej przyjeżdżać, ale taniej. O, 17 tysięcy. Wiedziałem, że jak sobie zrobimy... No, nie, dojedziemy gdzieś tutaj. O, to będzie szybciej. I tu będzie po prostu prosty dojazd. Żeby to pięknie już wjeżdżało. Pięknie, perfecto, mobile i tak dalej. O, już kwestia chwili. Było, widziałem, widziałem zielone. Dobra. Widzisz, można. Dobra, no i stąd będzie ta nasza linia i ja wam mówię, ten koniec, to, tutaj, ta stacja, to będzie miała wielkie, tam ci ludzie po prostu zaraz eksplodują z radości. Jak będą mieli takie tutaj podłączenie. No ci zresztą też, ale no, wiecie o co chodzi. Dobra, no i tak, tutaj póki co jest za do ludzi. To chyba kwestia chwili, no dokładnie. Zobaczcie, jak tutaj się ludzie ciągną, no bo to jest po prostu najlepsze ich połączenie teraz tutaj z zewnętrznym światem. Dobra, tak jak mówiłem, zadecyklinijmy sobie na wszystkie stacje. Tu jest dużo, 53. Na górze, no wiadomo. Tak, teraz tutaj pewnie też dużo ludzi będzie szło z różnych miejsc. No, dokładnie. Dobrze, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zdać w ogóle. Jeżeli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Co tu się od Janie Pawła? Nie wiem i chyba się nie dowiem. Oni wychodzili z metra i idą do kolei linowej. Chyba jadą dalej po prostu. Chyba jadą dalej, albo tutaj po prostu zjeżdżają na dół. Coś tak czuję. Dobrze, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!